Ja się nazywam Alicja Grabon-Jaksik i jestem związana z KIPą. I mam dzisiaj dużą przyjemność poprowadzenia całej drugiej części spotkania, które dedykowane jest produkcji serialowej, a które mam nadzieję będziemy teraz omawiać w perspektywie naszej rodzimej, krajowej produkcji. Bardzo serdecznie chciałabym powitać naszych gości, producentów i twórców najbardziej gorących tytułów z ostatnich lat, w różnych bardzo aspektach, o których będziemy rozmawiać. Zacznę od pań i spojrzę na Anię Kępińską z firmy Termark, odpowiedzialną za produkcję Paktu, Bez tajemnic, a także wielu innych tytułów. Witam bardzo serdecznie Dorotę Hawliczek, producentkę Rancha, Dziewczyn z Lwowa i także bardzo wielu innych tytułów. Bardzo serdecznie witam Wojtka Bockenheima, który jest producentem Belfra. Myślę, że tego tytułu, podobnie jak i poprzednich, nikomu bliżej przybliżać nie musimy. Witam serdecznie Janka Kwiecińskiego, który dzisiaj reprezentuje Axon Studio i opowie nam kilka słów na temat produkcji serialowej Bodo, o której dzisiaj widzieliśmy krótką prezentację, a także na temat tego, co robicie aktualnie, czyli na najbliższych planów. I Artura Majera, który tutaj za sugestią Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, którzy nie mogli do nas dołączyć z uwagi na równoległe próby do kolejnego przedsięwzięcia, będzie reprezentował artystów jako osoba współodpowiedzialna i bardzo zaangażowana w ten projekt z ramienia partnera Pawła i Moniki, czyli Telewizji Polski. Na początek jeszcze kilka informacji organizacyjnych, dlatego że nie przewidujemy tutaj przerwy kawowej, ale będzie kilka przerw technicznych. W pierwszej części rozmawiamy z producentami. Bardzo bym chciała, żeby to spotkanie miało taki charakter praktyczny, czyli rozmawiamy o tym, co się dzieje od kuchni przy produkcji tych konkretnych tytułów, które Państwo reprezentujecie. Drugi element, który nie jest w programie, ale myślę, jest istotny do uwzględnienia, to krótka prezentacja jednego z producentów na temat serialu, który był koprodukowany międzynarodowo. Mam tu na myśli prezentację pana Darka Jabłońskiego. Wiedzieliśmy w pierwszej części spotkania, że koprodukcje serialowe stanowią jedynie 6% takich współprac w Europie. Myślę, że tym bardziej warto tutaj poświęcić minutę na produkcję, która była także wsparta z programu Kreatywna Media w ramach TV Programmingu. I na koniec spotkanie z nadawcami, z partnerami dla producentów, czyli tymi osobami, które de facto decydują o tym, co my jako widzowie mamy szansę zobaczyć na naszych polskich ekranach telewizorów i nie tylko. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości jeszcze raz i Państwa. Myślę, że z uwagi na to, że czasu nie jest dużo, a sądzę, że i wątków, i tematów do omówienia sporo, przejdę od razu do rzeczy. A jeżeli chodzi o pytania, to zaproponuję, żebyśmy się z nimi wstrzymali na koniec. Ja uwzględnię 10 minut na to, żebyśmy mieli szansę tutaj na rozmowę i wymianę myśli z naszymi gośćmi. I skoro mówię o przejściu do rzeczy, to myślę, że na początek i Państwo, i my, uczestnicy, zgodzimy się co do jednego, zwłaszcza po pierwszej części spotkania, mianowicie co do tego, że segment seriali telewizyjnych jest jednym z najbardziej gorących tematów i dynamicznych segmentów rynku audiowizualnego i dlatego jesteśmy tu dzisiaj na spotkaniu. Różne dane były prezentowane w pierwszej części. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania też znalazłam kilka informacji, które mogą nam się przydać jako punkt wyjścia, ale zanim przejdziemy do konkretów i liczb, których już pewnie mamy trochę dosyć po pierwszej części, to zadam pytanie wstępne, mianowicie czy jest w Polsce miejsce, waszym zdaniem, na high-end TV drama? I to pytanie to nie powinno dziwić, będę kierować oczywiście w pierwszej kolejności do Ani Kępińskiej i do Wojtka Bockenheima. Czy waszym zdaniem i z waszej perspektywy, co chyba jest dość oczywiste, biorąc pod uwagę wasz dorobek, jest w Polsce miejsce na high-end TV drama, czyli na seriale premium, o których mówiliśmy tutaj dzisiaj, o której wiemy, że rosną w dynamicznym tempie wszędzie w Europie i na świecie. Co się dzieje u nas, jak to wygląda z waszej perspektywy, zanim przejdziemy do konkretnej rozmowy o waszych własnych doświadczeniach z produkcji tych tytułów? Wydaje mi się, że jest, no bo od jakiegoś czasu je robimy. Dzięki stacjom, które dają to możliwość, czyli HBO i w tej chwili też kanał. Krótkie tak. Krótkie tak. No
też przytaknę. Ale sądząc z ratingów tych seriali, to jak najbardziej jest miejsce. Znaczy, że jest oczekiwanie na tego typu seriale. Słuchaj, i też z uwagi na populację Polaków, to myślę, że w tej chwili już osiągnęliśmy taki poziom, że środki wystarczające na zrobienie tego typu serialu też już bez problemu można zdobyć. Słuchajcie, o ratingach będziemy oczywiście mówić dalej, ale chciałabym trochę porozmawiać właśnie o tym, i tu Aniu widzę, że sięgasz po mikrofon, więc zaraz ci oddam głos, żebyś opowiedziała trochę, jak to wygląda od samego początku, z perspektywy producenta w przypadku tych dwóch konkretnych tytułów, czyli Paktu i Belfra, praca nad developmentem, kto pierwszy zainicjował pomysł, projekt, kto do kogo przyszedł, myślę tu oczywiście o nadawcach i podobnie Wojtku do ciebie, jakbyś krótko opowiedział, jak to wyglądało od samego początku. Jeszcze wrócę do tego, czy te seriale, czy jest na to miejsce. Absolutnie jest też miejsce i wśród widzów, i wśród twórców polskich, bo widać, że jest coraz większe zainteresowanie też twórców tego typu segmentem, bo pamiętamy jeszcze parę lat temu serial był traktowany bardzo po macoszemu przez twórców filmowych, a w tej chwili można powiedzieć, że fantastyczni reżyserzy nie wstydzą się tego, że robią te seriale i wręcz o to zabiegają i chcą je robić. To jest trend, który parę lat temu czy kilkanaście lat temu pojawił się na świecie, u nas zaczyna też się otwierać, także ja się cieszę, że one powstają. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy z projektem Bez Tajemnic. To był taki pierwszy projekt polski HBO, który na początku było o nim słychać niewiele, a z sezonu na sezon jakby jego ranga się podnosiła. Więc myślę, że absolutnie jest. Podobnie wśród widzów. Po prostu do tej pory ostatnie lata dopiero pokazują, że w Polsce też takie projekty mogą powstawać i one mają ogromne zainteresowanie i krytyków, i widzów, także w ogóle myślę, że nie należy w ogóle z tym dyskutować. Jest na to miejsce i fajnie, gdyby powstawało i więcej. A powiedz proszę, w przypadku Paktu, bo na nim się będziemy dzisiaj koncentrować, to jest gorący czas i dla ciebie, i dla Wojtka, co już nie jest tajemnicą, jak podają źródła wirtualnemedia.pl. To także potwierdza to, o czym mówimy, o czym, co ty przed chwilą powiedziałaś, że jest miejsce, bo te seriale są kontynuowane. Ale jakbyś opowiedziała nam trochę więcej o tym, jak wyglądał w przypadku Paktu cały proces developmentu. Czy wy jako firma, i mówię wy, bo wiem, że współpracujesz ściśle ze swoim wspólnikiem, z Maciejem Kubickim, czy to był wasz pomysł, czy zawsze i od początku planowaliście, że to jest typ produkcji, nad którym wasza firma chce się koncentrować? Jaka rola też była HBO jako partnera po drugiej stronie w przypadku tego konkretnego projektu? Akurat Pakt nie jest projektem, który wyszedł od nas, ponieważ stacja zwróciła się do nas z pomysłem, żeby zaadoptować format. I jakby nasza rola to tutaj skupiła się na tym, żeby znaleźć odpowiedni pomysł na koncept tego formatu. I to wydaje mi się najbardziej istotne, ponieważ często sukces zaadoptowania formatu to jest właściwy koncept. To jest znalezienie organicznej historii, która oczywiście czerpie z formatu najciekawsze dramaturgiczne wątki, może czasem jakąś strukturę też formalną. Natomiast to, co jest ważne, to jest znaleźć na to miejsce w naszej rzeczywistości, bo nie chodzi o to, żeby to przekopywać jeden do jednego. Oczywiście drugi sezon tutaj rozwinęliśmy skrzydła jeszcze bardziej, ponieważ drugi sezon już jest, który za chwilę wchodzi na antenę, jest oryginalnie napisany, także to też jest ciekawe, że można rozpocząć formatem, a potem jakby popłynąć już oryginalną historią. Jeśli chodzi o proces developmentu, rzeczywiście wspólnie z Maćkiem Kubickim go prowadzimy. Oczywiście w zależności od projektu przyjmujemy różne formy tej współpracy, ale najczęściej jest to writer's room i nasza praca z autorami od podstaw, od konceptu do oddania gotowego scenariusza. Bardzo często włączamy reżysera już na etapie pierwszych wersji
literackich, po to, żeby też jego punkt widzenia został w tych scenariuszach uwzględniony. Bardzo często reżyser dodaje dużo takich już na poziomie literackim zapisanych wizualnych efektów, które rozszerzają ten scenariusz, bo my głównie skupiamy się na słowie, a on dodaje jeszcze do tego całą opowieść emocjonalno-wizualną. I to też można zapisać w scenariuszu. Więc taki proces trwa długo, jest mozolny, ale bardzo ciekawy, bo takie rozpoczęcie od pustej tablicy, na której jeszcze nie mamy żadnych karteczek, bo pracujemy w takim systemie karteczkowym, czyli rozwieszania wątków, postaci, układania drabinki. Jest bardzo, bardzo, bardzo mozolny, ale też bardzo taki twórczy i ciekawy, dlatego że w writer's roomie zderza się kilka osób zazwyczaj, ktoś musi podjąć decyzję, to są dosyć burzliwe dyskusje, czasem wychodzimy z jednego dnia bez takiej decyzji, a następnego dnia rodzi się coś fantastycznego, cofamy się krok do tyłu i mamy jakiś świetny pomysł. No na to jest oczywiście potrzeba czasu, ale ta praca daje efekty. A powiedz w przypadku Paktu i pierwszego sezonu i tego drugiego, jak dużo czasu? Jak dużo czasu? To trudne pytanie, bo czasem jest tak, że w momencie, kiedy dołącza do nas reżyser, to już jeszcze w okresie preprodukcji zajmujemy się scenariuszem. Natomiast no, taki najbardziej wydolny czas na tego typu projekt, według mnie, to jest około pół roku do 10 miesięcy pracy nad tekstami. Wojtku, a z twojej perspektywy, i oczywiście nie zapytam cię, co się wydarzy w drugim sezonie, albo zapytam, ale na koniec, jak te kwestie produkcyjne wyglądały w przypadku tego projektu konkretnego? No bardzo pokrętnie. Droga naprawdę była nieprosta do tego, żeby on trafił na antenę, ponieważ ten projekt zawitał w progi TVN-u. Był to szkic jednego odcinka, jeden odcinek zapisany plus szkic całości. Autorzy Kuba Żulczyk, Monika Powalicz przynieśli to z intencją, żeby to po prostu szło w TVN-ie, czyli Free TV, czyli właśnie tutaj wracamy do wyjściowego zagadnienia. I decyzja o tym, że to ten projekt zakwalifikujemy, zaproponujemy zewnętrznym telewizjom premium, zapadła już po skończeniu pierwszego właściwego draftu scenariusza. I to oczywiście trwało niezmiernie długo. Ja myślę, że to było z półtora roku pracy, no, ponieważ byliśmy wszyscy debiutantami. Więc zaczęło się od tego, że to był taki obiecujący projekt, ale nie był do końca sprecyzowany jego gatunek. Autorzy ciążyli w stronę takiego studyjnego projektu, który powiedzmy niezbyt pasował na antenę popularnej telewizji, mianowicie to było taki dramat obyczajowy z wątkiem kryminalnym, studium małej zamkniętej społeczności. No i rozpoczęła się wielka dyskusja, czy iść w stronę kryminału, czy dramatu obyczajowego. I ostatecznie, finalnie, można powiedzieć, że to jest thriller psychologiczny z rozbudowaną warstwą obyczajową. Także to była bardzo długa droga. Czyli jednym słowem idealnie, zgodnie z trendami, bo jak widzieliśmy i kryminał, i drama idą w górę. No tak. I w momencie, kiedy pominę już etapy poprzednie, może do nich wrócimy, ale w momencie, kiedy to już było gotowe, miało 13 odcinków, moi szefowie zaczęli się zastanawiać, bo z jednej strony po prostu bali się puszczać to do szerokiej widowni. Weźmy pod uwagę, że ten serial jest dość skomplikowany. Bardzo łatwo zgubić wątek w momencie, kiedy parę tropów przejdzie bokiem. A teraz jeszcze wjeżdżają tam dwa 10-minutowe bloki reklamowe w każdy odcinek. Jest duża szansa, przepraszam, że widzowie się pogubią. Tu nie chodziło o wulgaryzmy, tu nie chodziło o drastyczność, której tam jest stosunkowo niewiele jak na serial kryminalny, tylko właśnie o to, że po prostu jest to serial za trudny dla takiej rozkojarzonej widowni w telewizji bezpłatnej.
No i jest to pewnie jakiś dowód na to, że w telewizji pracują ludzie, a nie roboty. Zapadła decyzja, no to zobaczmy, no to może zaproponujemy to komuś, kto ma odpowiednią antenę, żeby to pokazać. No i w taki sposób trafiło to do naszych przyjaciół spokrewnionych korporacyjnie z nami z Kanału Plus, którzy powiedzieli, że okej, ale standardem jest 6 do 10 odcinków i to trzeba skrócić. No i się zaczęła gehenna z kompresowaniem tego, harmonikowaniem tego tekstu, bo zrobienie, to chyba trwało z rok, zrobienie z 13-odcinkowego, 10-odcinkowego serialu, bo nie było wiadomo, jak to skracać. No ale w końcu ostatecznie się udało, skróciliśmy tylko pierwszą część, która była dość obyczajowa właśnie, było dużo takich wątków jak gdyby kolorystycznych. No i się udało, no i serial jest na antenie. Jak się wydaje, z dużym sukcesem, ale o tym pewnie będziemy, czyli o liczbach i o ratingach rozmawiać w tej drugiej części spotkania. Powiedz, a z twojej perspektywy, Ania, też z twojej, to są specyficzne produkcje serialowe, zaraz dojdziemy do pozostałych jeszcze, ale co było największym wyzwaniem tak naprawdę w tej pracy? Ja wiem, że myśmy rozmawiały chwilę przed dzisiejszym spotkaniem, że wy zawsze jako firma, jako producenci koncentrowaliście się na takich projektach, czyli jak rozumiem na pracy dość mocno zaangażowanej i w ten proces twórczy na etapie scenariusza, na etapie budowania historii. Czy coś jeszcze było zaskoczeniem w jednym i w drugim przypadku? I pytam tu także o te kwestie związane z adaptacją nawet formatu do warunków lokalnych, krajowych. Myślę, że Wojtek tutaj mógłbyś się podzielić z uczestnikami też swoimi doświadczeniami z produkcji Usta Usta, która wydaje mi się dosyć ciekawym przykładem w tej kwestii. Zawsze największym wyzwaniem, nie wiem czy to pewnie dotyczy wszystkich projektów, jest dobór dla producenta, to jest dobór twórców, bo jeden błąd i może się okazać, że po prostu nie da się go naprawić. Także dla mnie z perspektywy producenta zawsze największym wyzwaniem jest dobór twórców, to znaczy tym bardziej, że my stawiamy w naszych projektach jednak na dosyć autorski styl, co projekcie, który ma 6 odcinków i około 70 dni zdjęciowych, nie jest oczywiste, że będzie to robił jeden reżyser. My na to stawiamy, uważając, że to jest ważne, że to jest ideał takiej pracy trochę przeniesionej z filmu, czyli jeden autor, jedna osoba stoi za całym projektem. Podobnie tutaj zadziałaliśmy z operatorem, to znaczy powstał fantastyczny duet zarówno w pierwszym sezonie, jak i w drugim, reżysersko-operatorski. Pierwszy sezon, przypomnę, Marek Lechki z Pawłem Flisem. Drugi sezon, Paweł Flis dał się również namówić na drugi sezon i pracował z Leszkiem Dawidem. I to oczywiście oprócz obsady to jest clue, to znaczy, żeby znaleźć twórcę, który znajdzie swój pomysł, pójdzie trochę za naszą wspólną burzą mózgów, jakie to ma być, gdzie znaleźć oryginalność, gdzie znaleźć styl, w czym jest siła tego projektu i jak to w taki wysokojakościowy sposób przekazać na ekran, a jednocześnie, żeby to było ciekawe i inspirujące dla widzów. Także to jest zawsze dla mnie największe wyzwanie, dobór twórcy. Także w przypadku formatu, kiedy się wydaje, że teoretycznie mamy wszystko na tacy, ale jednak to jest praca u podstaw. Ale to tak nie jest. Nie chodzi o to, żeby w formatach kopiować to, co, tak jak powiedziałam, to, co było. Chodzi o to, żeby znaleźć oryginalną historię w jakimś szkielecie. W drugim sezonie w zasadzie zmieniliśmy bardzo dużo, pozostał nasz główny bohater, natomiast nową sceną, w ogóle aurą tej historii jest polityka, co w pierwszym sezonie biznes, w drugim polityka. Pomyśleliśmy sobie, że jeśli taką ideą pierwszego sezonu były pieniądze i tutaj znaleźliśmy na to klucz w postaci błędu grzechów z przeszłości, transformacji, czego w ogóle nie było w oryginale, to drugi sezon będzie o władzy, że to jest ten najwyższy poziom, że on będzie bardziej współczesny i to będzie ten najwyższy poziom potrzeb ludzkich, czyli władza. I cóż, i jakby to
Stworzyliśmy zupełnie nową historię, nową aurę, nową dramaturgię. Oczywiście pozostał główny bohater dziennikarz śledczy Piotr Grodecki, bo chcieliśmy, żeby były naturalne łączniki. Ale trudno powiedzieć, że to jest jakaś historia, która z czegoś czerpie. To jest zupełnie nowy projekt, nowy serial. Co nas zainspirowało? W pierwszym sezonie mieliśmy taki wątek Skalskiego, który był dość takim pobocznym wątkiem w stosunku do głównej historii. A my próbowaliśmy go jakoś organicznie łączyć i to się udało. Na tyle, że to właśnie nas zainspirowało w drugim sezonie, żeby postawić na politykę. W tej roli Adam Woronowicz, on jest fantastyczny na ekranie, bardzo silny. I w zasadzie to nas zainspirowało do tego, żeby drugi sezon był o polityce też. Wojtku, a ty jakbyś miał ocenić, i nie tylko z perspektywy Belfry, ale wszystkich twoich doświadczeń, których jest mnóstwo, w takich produkcyjnych aspektach, praktycznych, oczywiście jako punkt wyjścia odnosząc się do tej ostatniej produkcji, która jest swego rodzaju chyba ukoronowania dotychczasowych twoich działań, co było wyzwaniem, co warto jeszcze wspomnieć na tym etapie i przy okazji tego spotkania z dzisiejszymi uczestnikami? No, zdecydowanie największym wyzwaniem był scenariusz. Na to poświęciliśmy najwięcej czasu i wypuściliśmy ten scenariusz dopiero w momencie, kiedy on był zapięty na ostatni guzik, także mogliśmy spokojnie sobie komfortowo już później rozmawiać z kolejnymi osobami, które zapraszaliśmy do współpracy. Z perspektywy różnych moich wcześniejszych produkcji największym wyzwaniem było zmuszenie Magdy Schwarzbart do tego, żeby wzięła ten projekt. Prawie to przemocą osiągnęliśmy, po prostu musieliśmy naprawdę dać siebie wszystko. I Magda między swoimi projektami znalazła odrobinę czasu, żeby się tym zainteresować. No i jest z nami do dzisiaj. To jest naprawdę wielki sukces, że udało się nam ją pozyskać, ponieważ gdy ma się na pokładzie tak znakomitego reżysera castingu jak Magda, przypominam, Magda jest odpowiedzialna za polską część obsady do listy Schindlera, współpracowała z Schlendorfem, z Kasawicem, jest stałą reżyserką obsady filmu Smarzowskiego, jest po prostu znakomita. I od tego momentu zaczęło być z górki, ponieważ Magda miała tak fantastyczne propozycje obsadowe, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, bo przecież to jest w połowie teen drama Belfer i tam znaleźć młodą obsadę, która będzie w stanie sprostać tej starszej, wydawało się, że nie będzie łatwo. A casting oczywiście nastąpiła różne etapy preselekcji. Na końcu dostaliśmy 50 propozycji i w ciągu 3 dni wybraliśmy całą obsadę. Tyle trwał wybór obsady z pomocą Magdy Schwarzbach, to jest trudniejszej. Natomiast z dorosłą obsadą to trwało kilka miesięcy. Ale główną przeszkodą były terminy aktorów, że się nie pokrywały. Ciężko było bardzo obsadzić rolę, którą ostatecznie zagrał Fabiański. Rola Adriana. No i generalnie to te na etapie produkcyjnym ja nie pamiętam jakichś wielkich przeszkód. Decyzję co do reżysera podjęliśmy szybko, dogadaliśmy, umówiliśmy się na kawę w mieście, złapaliśmy kontakt. Łukasz jest łatwym we współpracy reżyserem, prostolinijnym, szybko działającym, pełnym energii. Potrafiącym poświęcić część dla całości, czyli nie, jeżeli w grę wchodzi po prostu trochę słabsza scena albo utrata timingu, to on wybiera timing. Czyli wiadomo, nie wszystko musi być najlepsze i on po prostu jest na tyle wyluzowany, że to rozumie i w związku z czym to po prostu wszystko tak dość harmonijnie się rozwijało. Świetny kierownik produkcji i producent wykonawczy Krzysztof Łajan, on miał ludzi, on po prostu, zajęło to stosunkowo niewiele czasu, dobranie tej obsady i to był naprawdę bardzo dobry zespół, który się świetnie dogadywał, także szliśmy bardzo szybko do przodu. Dość powiedzieć, że 90 scen w tym serialu zostało nakręconych przez Second Unit, który nie tylko kręcił ogony, plenerki i jakieś po prostu, że ktoś wchodzi albo wychodzi ze sklepu, tylko kręcił kluczowe sceny dramatyczne w sytuacji, kiedy nie mieściły nam się, bo mieliśmy strasznie przeładowany
przeładowany grafik. Mieliśmy za dużo tych scen po prostu, nie wyrabialiśmy. Także główny problem to był tak, jak tutaj właśnie mówiłaś przed chwilą, jak gdyby decyzje scenariuszowe, przede wszystkim znalezienie przesłania tego, czemu ten serial ma służyć. Tego typu rzeczy to był... Czyli reasumując, historia, właściwi ludzie i właściwy czas. A skoro mówimy o właściwych ludziach i czasie, i tutaj akurat oba seriale, które my teraz mawialiśmy, mają w tej chwili w zasadzie otwarcie drugim sezonem, tuż lub w trakcie przygotowań do drugiego. I spojrzę wymownie na Dorotę Hawliczek, przenosząc trochę nas myślami do innego tytułu, który choć odbiega zupełnie swoim profilem, to nie można go ominąć w dyskusji na temat produkcji serialowej w Polsce, Rancho, krótko mówiąc. 10 sezonów, oglądalność, o której do dzisiaj różne media rozpisują się jako jednej z rekordowych. Doroto, powiedz mi, jak wyglądał u was proces? Po pierwsze, oczywiście rozwoju i developmentu, czyli przygotowania projektu, a potem tak naprawdę podejścia was jako producentów do tego, by tych wszystkich ludzi wokół, by tą historię przez 10 sezonów utrzymać. To rzeczywiście było trudne, natomiast jeśli chodzi o development, to myśmy przyszli do telewizji z tym pomysłem. Umieszczenie projektu na antenie trwało około roku i tak jest właściwie z każdą serią. Przygotowania, jeśli chodzi o obsadę, trwały kilka miesięcy, ponieważ mamy 30 ról pierwszoplanowych właściwie i to jest nie lada wyzwanie dla scenarzysty i dla całej ekipy produkcyjnej, a szczególnie dla drugiego reżysera, który układa kalendarzówkę. Przez 4 sezony tę kalendarzówkę udało się układać tak, że mogliśmy realizować serial, jedną serię rocznie i tak to przez te 10 lat robiliśmy. Natomiast po 4. serii musieliśmy zrobić roczną przerwę, dlatego że nie byliśmy w stanie ułożyć planu kalendarzowego, więc poczekaliśmy 2 lata tak naprawdę, aż aktorzy znajdą czas i my nabierzemy chęci na współpracę, bo to zadziałało w 2 strony. Więc mieliśmy 2-letnią przerwę i potem Czulkiem realizujemy 6 serii, także teraz jest 10. seria, wyemitowaliśmy 11 odcinków. Miałam cię pytać o formułę, jak to się robi, żeby serial był 10 sezonów z taką oglądalnością, ale już widzę, że być może tą formułą jest po prostu przerwa. Tak, trochę tak, dlatego że 4. seria była najbardziej, miała największą oglądalność. Tam jeden z odcinków miał prawie 9 milionów widzów. To było 30% share'ów w grupie 16-49, także to rzeczywiście ta seria była taka dominująca, no ale wiadomo, że czasem sukces jest odbierany zbyt emocjonalnie i czasami trzeba taką przerwę zrobić. Która może służyć dobrą, bo jednak 10 serii powstało. Powiedz, w tym przypadku współpracowaliście z telewizją publiczną, ale myślę, że biorąc pod uwagę twoje doświadczenia z różnymi nadawcami, różnymi rozmowami, które przeprowadzałaś, jak to wygląda w praktyce? I to jest też pytanie i Aniu do ciebie, i do Wojtka. Kto tak naprawdę jest decyzyjny? Jak wygląda etap? I o budżet też zapytam. Uprzedzam. Z pytań, o których miałam je zadawać. Ale rzeczywiście w praktyce de facto, jak to, bo to jest tak, mamy po drugiej stronie partnera, będziemy też mieli szansę porozmawiać z nadawcami, o to samo zapytam z ich punktu widzenia. Ale de facto 10 sezonów oznacza 10 lat pracy, to znaczy tu nie ma wyjścia, trzeba, no w tym wypadku konkretnym 12, dokładnie, minimum 10, ale wiemy wszyscy, że jeszcze zanim się w zdjęcia wejdzie, to czas dogadywania. Arturze, ty pewnie też za chwilę dodasz co nieco od siebie, bo brałeś udział w tych pracach w przypadku artystów. Ale no jak to się robi, krótko mówiąc? Jak to wygląda w praktyce? Na co trzeba uważać, o czym trzeba pomyśleć? Co jest ważne? Generalnie wszystko jest ważne, bo najtrudniej jest przekonać telewizję do tego, żeby
nawiązała współpracę tak naprawdę i przekazać im, że projekt jest wart tego, żeby zainwestować w pieniądze po prostu. Ja szczerze mówiąc tak z zazdrością słuchałam 70 dni zdjęciowych na 6 odcinków, a my mamy 78 dni zdjęciowych na 13 odcinków, więc to jest prawie dwukrotnie mniej. Także to mam nadzieję, że kiedyś dojdzie, dożyje takich czasów jako producent, że telewizja dostrzeże, że rzeczywiście ta liczba dni zdjęciowych ma znaczenie. Znaczy generalnie współpraca z telewizją, już jak uda nam się ją nawiązać, odbywa się zwykle bezkolizyjnie. Współpracujemy z redaktorami na poziomie scenariusza, później dalej z całą redakcją już na poziomie realizacji kolaudujemy odcinki. Rzadko zdarza się, żebyśmy zrobili coś tak atrakcyjnego, żeby telewizja poprosiła nas o przemontowanie. Jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje, to związane głównie z działalnością poboczną, czyli z product placementem, ale nie jakby nie ze scenariuszami czy grą aktorską. Także. Arturze, a ty dzisiaj w trochę odmiennej roli, bowiem reprezentujesz artystów, ale bardzo bym chciała właśnie porozmawiać z tobą chwilę właśnie o takich praktycznych sprawach, zwłaszcza, że artyści to jest projekt zupełnie inny od wszystkich, o których rozmawialiśmy, przynajmniej moim zdaniem. I myślę, że tu warto skoncentrować się trochę dłużej na takich aspektach związanych z tym, kim są twórcy tego serialu, jak do niego powstania doszło. Jak ta współpraca wyglądała w praktyce, no i co z perspektywy waszej jako telewizji, a co z perspektywy twórców było najistotniejsze i co udało się połączyć w efekcie finalnym? Tak, to rzeczywiście jest zupełnie inny serial niż Rancho Belfer czy Pak, też ze względu na uwarunkowania takie, że jest to jeden z nielicznych obecnie, który produkuje telewizja, czyli nie mamy partnera zewnętrznego, producenta zewnętrznego, który przedstawia gotowy materiał do zaakceptowania i z którym się rozmawia na poziomie scenariusza czy montażu, ale wszystko od początku było robione w telewizji, a więc i kalendarzówka była układana, i plan organizowany, wszystko. Jak doszło? To jest bardzo ciekawa historia rzeczywiście, niezwykła i niestandardowa i wydaje mi się, że nawet niedobra. Tak nie powinno być, ale skoro jestem i dostałem błogosławieństwo, żeby mówić, to będę. Otóż, ponieważ Monika Strzępka i Paweł Demirski, a właściwie Paweł Demirski i Monika Strzępka to są znani twórcy teatralni od lat, razem w tandemie 10, wiadomo było, że wiadomo było, kim są. Nie trzeba było ich wybierać, nie trzeba było namawiać. Oni mieli swój własny pomysł, zainspirowani przez ówczesnego, jeszcze niedawno obecnego, ale teraz już ówczesnego dyrektora programu drugiego Jerzego Kapuścińskiego, który jako człowiek kultury i sztuki po prostu znał ich, bo ludzie się znają. I podczas jakiejś rozmowy na początku 2015 roku zaproponował im napisanie serialu. A ponieważ Paweł Demirski jest fanatykiem seriali, ogląda je namiętnie, nawet na jedno ze spotkań przyniósł taką kartkę A4 z odręcznie wypisanymi tytułami i ona była zapisana naprawdę maczkiem, co on oglądał, żeby udowodnić, że on jest kompetentny, bo uważał, że nie będzie poważnie traktowany jako twórca teatralny w telewizji, która produkuje seriale, jeżeli chodzi o narrację, to ponieważ jest fanatykiem, a oni są znani i dostali taką propozycję od dyrektora programu drugiego, zabrali się za pisanie. No ale sam dyrektor, jak to wiadomo pewnie, nie podejmuje decyzji o tym, co będzie na antenie, ponieważ telewizja publiczna ma masę biur, jednostek, poziomów, departamentów, zwał jak zwał. I każdy musi złożyć swój święty podpis pod papierem, który upoważnia do tego, żeby się w końcu znalazł projekt na ekranie, czy był produkowany w ogóle dla telewizji, to Jerzy Kapuściński musiał przekonać ówczesnego dyrektora, ówczesnego prezesa Janusza Daszczyńskiego. Przepraszam, jeżeli się mylę, ale imiona i nazwiska prezesów tak często się zmieniają, że naprawdę można zapomnieć. Więc pan Janusz Daszczyński
jako prezes telewizji przytaknął i zgodził się na to, żeby taki serial dość nietypowy, nierozrywkowy, nie traktujący o rodzinie lub pracy, nieobyczajowo, ewentualnie sensacyjny, tylko po prostu całkiem inny, znalazł się na antenie Dwójki. I wówczas Jerzy Kapuściński poprosił o pomoc dopiero Agencję Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, czyli nas, redaktorów, i przedstawił Pawłowi i Monice, którzy mieli w zasadzie gotową historię na 9 odcinków. Co było dość niezwykłe, ponieważ tak się bardzo rzadko zdarza, żebyśmy mieli gotowy materiał i powiedzieli, no w zasadzie możemy pracować, ale my już mamy zarys historii. Bez wymyślania wątków rozwojowych, tylko mamy od A do Z. Paweł pisał scenariusze, ja starałem się je czytać. Dochodziło do właśnie spotkań, jak to się mówi, burze mózgów, rozmowy, kłótnie, rzucanie przedmiotami. Jedna rzecz, która jeszcze się wydarzyła, to kwestie finansowe, ponieważ telewizja miała oczywiście wyprodukować, no to poproszono o zrobienie kalendarzówki i oszacowanie budżetu. Okazało się, że oszacowano budżet na za dużo, więc trzeba było go ściąć, a żeby ściąć budżet, trzeba było zmniejszyć liczbę odcinków. Początkowo myśleliśmy, że z tych 9 wymyślonych przez Pawła, jeszcze nie rozpisanych, powstanie 6. Ale na to naprawdę twórcy zaczęli rzucać przedmiotami i zwłaszcza rzucać słownie, więc to było dość śmiałe. Śmiała propozycja z naszej strony, żeby 6 zrobić z 9. I wtedy wkroczył po raz kolejny Jerzy Kapuściński. Ja tutaj powtarzam jego nazwisko nie dlatego, że go lubię, tylko dlatego, że mam takie wrażenie, że w produkcji musi być ta osoba, która po prostu powie basta w pewnym momencie. I to może, niech on się nazywa producentem. Jerzy Kapuściński wkroczył i bardzo arbitralnie powiedział, że ma być 8 odcinków i koniec. No i staraliśmy się zrobić z 9 8. Było trudno. Pawłowi w zasadzie się to nie udało do końca. Ale trzeba było rozpocząć produkcję, ponieważ częściowo, a właściwie w 50% miała być ona finansowana z publicznych pieniędzy ministra przekazywanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny. A żeby je wydać w 2015 roku, trzeba było rozpocząć produkcję i do końca grudnia zrobić 50% zdjęć. Zdjęcia zaczęły się na początku grudnia, więc a propos tempa pracy... Co wy wiecie o życiu? Więc trzeba było zrobić 50% zdjęć i te zdjęcia zostały zrobione. Trzeba było jeszcze wcześniej wybrać lokacje, co nie było proste, bo jak się ma do czynienia z twórcami, którzy nigdy wcześniej nie robili serialu, to im się wydaje, że... To jest takie wrażenie, że wydaje się, że weźmiemy kamerę na godzinę do szpitala i mamy odcinek na dobre i na złe. No nie jest tak i wszyscy, którzy pracują w produkcji, o tym wiedzą, ale twórcom właśnie teatralnym wydaje się, że jest to dużo łatwiejsze niż jest. Więc Monika Strzępka i Paweł Dymirski no, cierpieli na taki brak wiedzy, ale z pokorą się uczyli i na szczęście. No i trzaskali te 5,5 dnia zdjęciowego w jeden... 5,5, przepraszam, tak, dnia zdjęciowego jeden odcinek, no bo nie mieli wyjścia. W związku z czym... Doprowadziliśmy do tego, że właśnie pod koniec grudnia było już 50% zdjęć, ale odpowiadając na pytanie, no i w lutym się je tam skończyło, kręcić, ale odpowiadając na pytanie, którego nie zadałaś, ale wcześniej było zadane, co było najtrudniejsze, to w naszym przypadku montaż. Ponieważ z 9 odcinków nie udało się zrobić 8, więc był materiał 9-odcinkowy i żeby nie kręcić wszystkiego, twórcy zostali poproszeni o to, aby wskazać w odcinku 5 i 6 na 9 te sceny, które są absolutnie niezbędne. Więc część, wiem, to brzmi bardzo nieprofesjonalnie, ale mieliśmy taką sytuację i trzeba było podołać. Więc część odcinków dramaturgii, tempa powstawało nie na papierze, tylko powstawało w montażowni. I w tym oczywiście dużo mocniej niż w takim rozhulanym już w 10. sezonie, gdzie jest montażysta, jest reżyser i przychodzi zobaczyć, co ten montażysta zrobił, ewentualnie dyskutuje. Tutaj Monika Strzępka jako reżyser siedziała po prostu w montażowni dzień i noc z Beatą Barciś i montowały.
A ponieważ nie miała doświadczenia też w pracy na planie, to robiła na przykład 15 dubli, a później się dziwiła, po co te 15 dubli, po co ona ma to oglądać. Ale to jest, no tak się uczy człowiek, który nauczyć się chce. Montaż był najtrudniejszy. Ja przypominam sobie rozmowy ze znajomymi, którzy pracowali w ramach członków ekipy i wszyscy, jakby całemu temu projektowi towarzyszył pewien rodzaj ekscytacji, że oto twórcy teatralni na plan serialowy, co to będzie. I jak jedna z moich znajomych wracała, mówi, o, dzisiaj skończyliśmy o czasie. Także zdaje się, że twórcy się sprawdzili całkiem nieźle. Zresztą czytałam w jednym z wywiadów, że w związku z tymi doświadczeniami już planują się koncentrować w zupełności na produkcji serialowej. Nie chcecie martwić. Myślę, że to są doświadczenia, które mogą być kontynuowane, ale na koniec, zanim oddam głos oczywiście uczestnikom, a jeszcze wcześniej chciałabym dwa zdania zamienić z Jankiem, który siedzi po mojej lewej stronie. Zupełnie pytanie subiektywne do ciebie, Arturze, jakbyś miał ocenić trzy najmocniejsze rzeczy, które według ciebie udały się w tym serialu. Co by to było? Dialogi. To znaczy to, jak pisze Paweł, to jest po prostu, jak on pisze jak Stanisław Barańczak, naprawdę. To jest jak podczas czytania czyta się i mówi te dialogi, jak się oddycha powietrzem. Absolutnie genialne. I to jest dialogi, ale też w ogóle pomysł, tak? I ta niesamowita wyobraźnia. To jest dla mnie numer jeden. Druga rzecz, która się udała, to emisja. To, proszę Państwa, że to poszło w telewizji, że to było oglądane, może niezbyt masowo, ale jednak było. I to, że telewizja pokazała coś od lat całkowicie innego. Całkowicie, na polu przede wszystkim nie tematycznym, bo przecież ten serial też dotyczy miejsca pracy, ale i związków, relacji międzyludzkich, ale na takim poziomie właśnie atmosfery, dezynwoltura twórcza. No, po raz pierwszy od lat to się wydarzyło. Zdjęcia, tak. No, zresztą Bartek Nalazek też był debiutantem w takiej wielkiej produkcji, jakby niezależnie, on jako autor zdjęć. Na szczęście miał pomoc ogromną ze strony ekipy, ale jemu też nie było łatwo, no nikomu tam nie było łatwo, co dużo mówić. Więc dwie rzeczy to jest na pewno scenariusz, dialogi i pomysł oraz emisja czy nowa jakość telewizji, nie wiem kiedy będzie następna. A trzecia rzecz, to powiem może przewrotnie, ale osobiście to, że ja tam pracowałem, to jest dla mnie absolutnie, proszę Państwa, osobisty sukces, że poznałem tych twórców i w tym dziwnym czasie przełomu, kiedy się wszystko przewraca, nie wiadomo kto jest dyrektorem, gdzie i jakie decyzje ma podejmować, że udało mi się dotknąć tego twórczego fermentu. Myślę, że każdy z nas by tego chciał doświadczyć i tego Państwu i sobie na przyszłość również życzę. I mam nadzieję, że w takim twórczym, choć może pewnie innym fermencie powstawało także i Bodo, o którym proszę Cię, Janku, żebyś powiedział nam trzy zdania. Tym bardziej, że to pierwsza od lat produkcja serialowa, historyczna i kostiumowa zarazem. I choć może nie osiągała takich wyników oglądalności jak wspomniane wcześniej Rancho, ale też zmienił się czas, gdzie każda premiera serialowa w tej chwili osiąga znacznie niższe efekty oglądalności niż seriale, które już są od dawna obecne na antenie, więc z tej perspektywy Bodo i 3,5 miliona widzów to jest niewątpliwie sukces. Powiedz, jak z Twojego punktu widzenia wyglądała sama produkcja, sam ten serial i takie doświadczenie, co było mocną stroną tego projektu według Ciebie i jakie macie plany teraz w tym momencie, bo wiem, że kolejny projekt jest już na starcie i on też brzmi bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o założenia koncepcyjne. Dziękuję bardzo, że zostałem zaproszony w ogóle tutaj. Więc sytuacja była taka, że projektem Bodo przyszedł do nas Domen Nowakowski, Piotr Derewenda. I projekt wydawał nam się bardzo ciekawy. Wtedy, o ile pamiętam, oni mieli gotowy jeden odcinek, nie cały. Tak jak to zwykle bywa, bo droga jest taka, że najczęściej my wychodzimy z propozycją do telewizji, z propozycją projektów do telewizji.
Poszliśmy, zobaczyliśmy, że może będzie zainteresowanie tym, bohater jest niezwykle ciekawy, ale projekt z początku wydawał się bardzo drogim projektem, ponieważ my zwykle robiliśmy projekty za około 500 000 zł i najczęściej w ramach odcinek. Jest wreszcie pierwsza osoba, która mówi o pieniądzach, proszę Państwa. Tak. I najczęściej w ramach takich budżetów pracowaliśmy. Bardzo trudno było nam sobie wyobrazić, że tego rodzaju, żeby nie było w nim ściemy w takim projekcie na obrazie, bardzo trudno było nam sobie wyobrazić, żeby zrobić go w ramach takiego budżetu. Więc po skończeniu bodajże 3 odcinków zaczęliśmy walkę o te pieniądze i o dziwo, ku naszemu też zaskoczeniu, tę walkę wygraliśmy, bo zgodnie z ówczesnymi dyrektorami telewizji doszliśmy w nią, przeliczyliśmy to i wyszło nam, że około 1 000 000 zł na odcinek to jest coś minimum, za które możemy nakręcić tego rodzaju serial i udało nam się zdobyć te pieniądze, co też mówi bardzo dużo o progresie, jakie stacje robią w ciągu lat, ponieważ to byłby budżet kilka lat temu nieosiągalny. W związku z czym mi się wydaje, że ja w ogóle widzę wzrost zainteresowania widowni serialami, coraz większe oczekiwania widowni, coraz większe oczekiwania stacji wobec producentów, ale to też się przekłada na to, że stacje jednak zwiększają ten budżet, jednak dostrzegają fakt, że widownia jest, powiedziałbym, rozpieszczona coraz bardziej produkcjami z zagranicy i nie jest już w stanie doceniać produktów, które nie przypominają jakością rzeczy z zagranicy. Poszliśmy do telewizji, udało nam się zdobyć pieniądze na ten projekt. Rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem, co było bardzo trudne ze względu na nowatorstwo tego projektu pod kątem researchu całego życia BODO, utworów, charakteryzacji, choreografii. Był to bardzo skomplikowany pod kątem logistycznym projekt. Jeżeli chodzi o wyzwania, to wydaje mi się, największe wyzwania w naszym przypadku to jest zawsze mieszczenie się w budżecie i próba utrzymania jakości na ekranie, tego co widzimy na ekranie. Nie ukrywam, że w naszej historii, naszej firmy zdarzyło nam się kilka razy nie zmieścić w budżecie i dopłacaliśmy do tych seriali, które robimy, bo często te budżety są bardzo, bardzo ciasne i trzeba czasem dołożyć. Chyba dla nas największym wyzwaniem zawsze jest ten writer's room. Ja akurat waszych pisarzy wszystkich znam. To są rzeczywiście bardzo dobrzy ludzie i ponieważ w Polsce nie ma kultury pisania seriali, które my od 40 lat nie piszemy seriali, tak? Znaczy to jest bardzo krótka historia, powiedziałbym, tych takich quality projektów i w związku z czym też nie mamy zbyt wielu script doktorów, którzy potrafią prowadzić te writer's roomy i tak dalej. W związku z czym dla nas największym wyzwaniem jest to, żeby każdy ten odcinek utrzymywał jakość, każdy kolejny, żeby to nie siadało w połowie i tak dalej. Czasem nam to wychodzi, czasem nam to wychodzi gorzej, ale wydaje mi się, że bezcennym jest posiadanie writer's roomu, z którego jest się zadowolonym. To jest rzecz, która wymaga gigantycznej pracy. Wydaje mi się, największej czasu zajmuje redakcja tych seriali i to jest największe wyzwanie już po tym, jak telewizja klepnie albo wybierze jakiś projekt. Co mogę powiedzieć? To, co się udało, wydaje mi się, że się udało stworzyć bardzo dobry serial, w którym właśnie nie ma ściemy. Wydaje mi się, jest to na bardzo wysokiej jakości produkt. I jeżeli chodzi o te numery, i jeżeli chodzi o tworzenie świata, który tam był, i jeżeli chodzi o casting, ponieważ tu też byliśmy szczęśliwi, mieliśmy Antka Klikowskiego i Tomka Szucharda, który zgodził się wystąpić w tym projekcie, wydaje mi się, jest jego gigantyczną siłą. Bardzo się cieszymy na takie wyzwania. Teraz mamy kolejne wyzwanie, bo wraz z TVN-em robimy projekt, który nazywa się Belle Époque. Jest to znów
akcja rozgrywa się na początku wieku, jest to znów kryminalna, case'owa historia w morderstw, które właśnie rozgrywały się na początku wieku. I wydaje mi się, znów jest to dla nas ogromne wyzwanie, żeby zmieścić się w budżecie, który mamy, ale znów jest to jeden z większych budżetów, które mieliśmy dotychczas we współpracy z TVN-em, więc no, jest ewidentnie dostrzegalny progres w podejściu stacji do producentów, producentów do widowni, tak jak ty powiedziałeś, Aniu, pisarzy do robienia seriali. To wciąż nie jest jeszcze etap, w którym bym mógł usiąść na laurach i powiedzieć, jakby nie mam 20 projektów, w których przebieram, tak? Ja wciąż czekam na projekty, które mnie zaskoczą i stąd w ramach Axonu robiłem kilkakrotnie konkurs scenariuszowy, ale wydaje mi się, że to pisanie jest coraz lepsze i za kilka lat będziemy absolutnie konkurencyjni z tymi bardzo rozwiniętymi rynkami serialowymi, takimi jak Francja, Stany czy Izrael. Zresztą tutaj przewija się kilka bardzo istotnych wątków, które mieliśmy mniej więcej w każdej rozmowie, którą miałam z wami przed spotkaniem, czyli jak łączyć trochę element finansowy z tą jakością scenariuszy. Tu dzisiaj też padło pytanie, czy wyższy budżet zawsze się równa wyższa jakość. Nie będziemy teraz na to definitywnie odpowiadać, ale myślę, że wszyscy widzimy i państwo, i tutaj nasi goście, że coś się w tym temacie rzeczywiście rusza i ważny jest balans między konceptem, między pomysłem, a finansami. Ja bym, mam jeszcze dwa ważne pytania. Widzę, że Ania, sięgasz pod mikrofon, więc... Sięgam, bo dużo mówimy, wszyscy patrzycie tutaj w moją stronę, że ilość dni zdjęciowych, budżet, ale no pamiętajmy, że nie to jest najważniejsze. To znaczy najważniejsze jest, żeby dopasować budżet do projektu i na odwrót. To znaczy dopasować się do, no, mówiąc wprost, zamówienia. To znaczy stworzyć, jeśli stacja oczekuje projektu, który będzie bardziej skomplikowaną historią, będzie bardziej bogaty, no to wiadomo, że ten budżet będzie wyższy. Ale są też projekty, które, jak na przykład Bez tajemnic, to był projekt stosunkowo tani, jak na stację premium, a ta jakość też była zachowana. Także po prostu chodzi o to, żeby znaleźć, tak jak właśnie powiedziałaś, no jakiś taki balans, ale też jakoś najefektywniejszy sposób poprowadzić ten projekt i on wcale nie musi być drogi, żeby był dobry. Ja pamiętam, pracowałam swego czasu przy Londyńczykach i to był projekt, który no, mierzył się z budżetami Telewizji Polskiej, a w jakimś stopniu był przełomowy jak na tamten czas i też było trudno, bo pamiętam, że zaczynaliśmy zdjęcia w lipcu, a w październiku już był na antenie. No to jest kwestia znalezienia twórców, konceptu, pomysłu na to, jak to opowiedzieć i z pewną energią ludzką jest to możliwe też, żeby zrobić w mniejszych pieniądzach też ciekawy projekt. Ja chciałam dodać, że oprócz pieniędzy i scenariusza bardzo istotny jest ten czas, bo jeśli nie dysponujemy dostatecznie dużym budżetem, to potrzebny jest nam czas, żeby te produkcje odpowiednio ustawić, bo im więcej tego czasu, tym mamy większą możliwość w dopasowaniu środków inscenizacyjnych, doboru twórców i tak dalej, i tak dalej. Także tu pełna zgoda. Drodzy państwo, ja mam dwa jeszcze ważne pytania, ale bardzo bym chciała być, znaczy nie być gołosłowną i oddać państwu głos. Jesteśmy już lekko przy końcówce naszego spotkania, ale myślę, że to jest świetna okazja, żebyście zadali pytania wszystkim producentom i współtwórcom tych konkretnych tytułów i żebyśmy jeszcze skorzystali z 10-15 minut, jeżeli mam tu cichą zgodę, to zachęcam do pytań, czy ktoś chciałby o coś dopytać, doprecyzować. Ja mam do pana Artura Majera pytanie. Chciałem przede wszystkim pogratulować uczestnictwa w bardzo ciekawym projekcie. Sam pan zresztą podkreślał, że on jest nowatorski. Czy telewizja bada oglądalność w internecie? Ponieważ pasmo tego serialu, no to w zasadzie jest strzał w serce i wyniki oglądalności też chyba nie są oszałamiające, natomiast mam wrażenie, że to jest produkcja, której
fama się niesie i że ludzie z przyjemnością, tak między innymi jak ze mną było, obejrzą program na VOD. I czy pan zna takie wyniki, jeżeli telewizja to bada? I czy podejmuje jakieś decyzje w oparciu o realną oglądalność takiej produkcji? Zwłaszcza takiej produkcji, czyli tak uplasowanej w takim paśmie. Ja tu trochę występuję jako przedłużenie Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, a nie telewizji, ale znam odpowiedź na pana pytanie. Więc odpowiem. Przede wszystkim tak, bada... I z tego, co wiem na wczoraj, klikalność VOD była 64 tysiące z groszami 65. Ja się zgadzam z panem, że tego typu serial będzie żył w internecie i będzie żył taką, będzie miał swój taki obiekt szeptany, ludzie będą go po prostu oglądać w domach, jak zostanie wydany na płytach, na Blu-rayu na przykład, ale i co więcej, ja bym do tego dodał, że ten serial będzie miał długie życie. To nie będzie doraźne oglądanie, tylko ludzie będą oglądać, bo on nie będzie powtarzany tak często na tak często jak Rancho na przykład na TVP seriale, ponieważ nie może być, bo jest za dużo przekleństw i my się nawet zdziwiliśmy, ile tych przekleństw jest oglądając, ale no język czasami wymaga, prawda? Zwłaszcza taki potoczysty język Pawła Demirskiego, prawdziwy. Więc on nie będzie tak często powtarzany w telewizji, natomiast mam wrażenie, że będzie miał swoje życie na nośnikach i będzie, stanie się w pewnym momencie kultowy. Zobaczymy, czy pojawią się inne podobne seriale w innych stacjach, a może też w telewizji polskiej. Jeżeli nie, to będzie historycznie bardzo znaczący i rozumiem, że drugiej serii na pewno nie będzie. Nie, drugiej serii nigdy nie miało być. To też warto podkreślić, że Paweł i Monika zrobili tą serię i nie mieli zamiaru robić drugiej. Jeżeli czujecie państwo, że są pewne niedopowiedzenia, że są luki dramaturgiczne, mam nadzieję, że wyjaśniłem dlaczego. Poprzez połączenie dwóch odcinków w jednym, robionych bardzo na kolanie, bo inaczej się po prostu nie dało. No to jest już zupełnie inny temat, ale drugiej serii nigdy nie miało być. To miała być jedna seria. Oni się teraz zabierają za pisanie zupełnie czegoś innego, nie wiadomo dla jakiej stacji. Oni po prostu chcą zrobić serial o Galicji w XVIII wieku i zrobią, napiszą, na papierze na pewno. Czy się ktoś zdecyduje go produkować i emitować, tego nie wiemy. Natomiast ty zacytowałeś, że właśnie oni będą robić seriale, a ja przypominam sobie taki cytat a propos współpracy z Telewizją Polską, co z przyjemnością aż czytaliśmy. W którymś z wywiadów Paweł powiedział, że nigdy tak często nie mówił dziękuję i proszę, jak podczas produkcji tego serialu. Co jest, proszę państwa, wielkim uśmiechem ze strony twórców teatralnych do twórców filmowych i cieszmy się. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby ochotę o coś dopytać? Jeżeli nie, to ja bardzo chętnie skorzystam z tego czasu, bo chciałam jeszcze Aniu ciebie i Janek ciebie, ale tak naprawdę pozostałych oczywiście również. W kontekście naszych porannych rozmów i przykładów serialowych i tego no, imponującego przykładu Andiego Weckera, czyli koprodukcji serialowej opartej o kilka krajów, które też będzie zaraz reasumowana w pewien sposób przez pana Dariusza Jabłońskiego. Czy wy się widzicie na arenie międzynarodowej? Czy to jest jakiś kierunek, który dla was jako producentów niezależnych jest perspektywiczny w najbliższych 5 latach? Czy to jest jeszcze, tak jak ty, Janek, zwróciłeś uwagę, ten etap z punktu widzenia naszego rynku, w którym my jeszcze może nie dorównujemy budżetami, więc powinniśmy szukać jakiejś innej ścieżki na zasadzie pomysłu, jakiegoś konceptu konkretnego, a niekoniecznie dorównywać i budżetowo, i rozmachem tym produkcjom międzynarodowym. Jak wy się pozycjonujecie na tym rynku międzynarodowym? Czy to jest jakiś cel konkretny, czy na razie będziecie myśleć raczej o kontynuacji tego, co jest rozpoczęte tutaj? Ja myślę, że to zależy od projektu. To znaczy nasze projekty jeżdżą już po świecie i są doceniane na festiwalach, więc myślę, że nie możemy i nie powinniśmy mieć kompleksów. Natomiast myślę, że trzeba do tego mądrze podejść. To znaczy jeśli jest projekt, który ma sens, ta koprodukcja i dzieje się w jakiejś szerszej perspektywie
bądź częściowo też za granicą, to absolutnie powinno się to robić, bo ten rynek w tej chwili jest na to otwarty. Pamiętam, wspólnie z Dorotą Kośmicką próbowałyśmy parę lat temu Londyńczyków w ten sposób poprowadzić, no to jeszcze było za wcześnie. To jeszcze za duże było tempo produkcji, za szybko była emisja. Nie udało się do tego doprowadzić, a to był idealny projekt do tego, żeby stał się koprodukcją. A także moja odpowiedź jest na to pytanie, że absolutnie tak, warto to robić, tylko warto dopasować projekt właśnie do koprodukcji, to znaczy mieć coś takiego, co jest organiczne dla tego typu pracy. Jest problem, nie byłem wyzwany tutaj, ale wydaje mi się, że teraz jest idealny wręcz moment, żeby jakimkolwiek projektem utorować drogę polskim produkcjom za granicę. Dlatego, że jest niesamowity głód kontentu. W kategorii premium to doświadczyliśmy tego na Series Money w Paryżu, że po prostu wszystkie telewizje świata się po prostu zgłaszały na rozmowy dotyczące kupna formatu. I wydaje mi się, że ktokolwiek by z nas nie sprzedał swojego formatu za granicę, to będzie precedens i to działa tak jak w piłce nożnej, że polski bramkarz wygrał Ligę Mistrzów, no to nagle w klubach angielskich wielkie zainteresowanie polskimi bramkarzami. Polak wyeliminował Real Madryt 4 bramkami i nagle jest wielki renesans polskiej piłki. Chodzi o to, żeby jeden serial trafił na międzynarodowy rynek jako format. Wtedy myślę, że po prostu będzie sprzężenie zwrotne i nagle się okaże, że to jest rynek, na którym warto pogrzebać. I tyle chciałem powiedzieć. No. Znaczy, historia koprodukcji serialowych jest strasznie uboga. Właściwie Darek jest tutaj prekursorem i no, TVN Player robił Cape Town w zeszłym roku jako mniejszościowa koprodukcja. Jest tego bardzo niewiele. Czy jesteśmy konkurencyjni? Na pewno. Nie wiem, nawet z mojego poletka w zeszłym roku byliśmy w na MIPCOMie jednym z kilku seriali nominowanych do najlepszych seriali europejskich, więc wydaje mi się, że ten potencjał kreatywny absolutnie tu jest. Zgadzam się z tobą. To jest kwestia, mi się wydaje, następnych 2-3 lat, w którym jeden z naszych wspólnych seriali zostanie zauważony, dlatego że na razie my nie, te oczy tej Europy nie są w ogóle na nas skierowane. Tu wczoraj właśnie z Marii rozmawialiśmy i tak ja czuję, że jeżdżąc na te różne festiwale, nie za bardzo my jesteśmy dla nich partnerami póki co, a myślę, że możemy być. Myślę, że musimy sobie na to zapracować i jesteśmy na dobrej drodze i musimy po prostu pokornie chwilę poczekać. Myślę, że wielu z nas ma już czy w pracy, czy nawet gotowe takie projekty, które się absolutnie nadają do koprodukcji międzynarodowych.